Audioteka przedstawia Alister Maclean Jedynym wyjściem jest śmierć. Przełożył Robert Ginalski. Czyta Grzegorz Pawlak. Tytuł oryginału The Way of Dusty Death. Copyright HarperCollins Publishers 1973. Rozdział pierwszy. Harlow siedział na poboczu toru wyścigowego. Długie włosy powiewające na lekkim wietrze, ożywiającym ten upalny, bezchmurny dzień, przesłaniały mu twarz, a jego dłonie, ściskające złoty kask, jak gdyby próbowały go zmiażdżyć, drżały nieopanowanie. Całym ciałem kierowcy wstrząsały gwałtowne dreszcze. Samochód, z którego Harlow jakimś cudem wyleciał bez większych obrażeń tuż przed wywrotką, Przedziwnym zrządzeniem losu wylądował na dachu we własnym boksie Coronado. Koła wozu obracały się jeszcze leniwie, a z silnika spowitego w pianę z gaśnic wydobywały się smugi dymu. Wszystko wskazywało na to, że niebezpieczeństwo wybuchu zbiorników paliwa zostało zażegnane. Alexis Danet który pierwszy dopadł Harlow'a, stwierdził, że kierowca nie patrzy na swój bolit. lecz niczym w transie wpatruje się w oddalony o jakieś 200 metrów punkt na torze, gdzie nieżyjący już Isaac Rzetu dopalał się w białych płomieniach stosu pogrzebowego, będącego niegdyś jego samochodem wyścigowym Formuły 1. Z płonącego wraka ulatywało dziwnie mało dymu. Prawdopodobnie na skutek olbrzymich ilości ciepła wydzielanego przez rozżarzone felgi ze stopu magnezu. Od czasu do czasu, kiedy porywy wiatru rozsuwały niebotyczną zasłonę płomieni, można było dostrzec rzetu, siedzącego sztywno w fotelu, który na pierwszy rzut oka był jedyną ocalałą częścią pozostałą ze zmiażdżonej, bezkształtnej masy pogiętej stali. A ściślej mówiąc... Danet zdawał sobie sprawę, że to rzetu, chociaż widział jedynie zczerniałe, potwornie zwęglone szczątki czegoś, co kiedyś było człowiekiem. Tysiące widzów siedzących na trybunach i po obu stronach toru zamarły, z niedowierzaniem i przerażeniem wpatrując się w płonący samochód. Dziewięć bolidów zatrzymało się już w pobliżu boksów, Niektórzy kierowcy wysiedli i stali obok swoich maszyn, a silniki pozostałych zgasły, kiedy komisarze toru przerwali wyścig, rozpaczliwie wymachując flagami. Zamilkły megafony. Ucichł też zawodzący jęk syreny karetki reanimacyjnej, która z piskiem opon wyhamowała w bezpiecznej odległości od samochodu rzetu. Migające światła karetki zapadły się w nicość na tle. Oślepiającego blasku. Ratownicy w azbestowych kombinezonach ochronnych, obsługujący gigantyczne gaśnice na kółkach, bądź uzbrojeni w łomy i siekiery, z powodów wymykających się wszelkiej logice, desperacko usiłowali przedostać się do bolidu, żeby wydobyć zwęglone ciało. Lecz niesłabnąca intensywność płomieni kpiła sobie z ich desperacji. Wysiłki ratowników były równie bezowocne. Co obecność karetki zbędna. Dla Rzetu nie było już na tym świecie pomocy ni nadziei. Danet odwrócił wzrok i spojrzał w dół, na siedzącą obok postać w kombinezonie. Ręce ściskające złoty kask nadal drżały, oczy zaś, wciąż wpatrzone w słup płomieni, całkowicie zasłaniających już samochód Aizaka Rzetu przypominały oczy orła, który stracił wzrok. Danet wyciągnął rękę i łagodnie potrząsnął harlowa za ramię, a kiedy ten nie zareagował, spytał go, czy nie jest ranny, ponieważ twarz i roztrzęsione ręce kierowcy były zalane krwią. Przekoziołkował przynajmniej z sześć razy, zanim katapultował się w ostatniej chwili przed tym, jak jego bolid stanął na dachu i zatrzymał się we własnym boksie, Coronado. Harlow drgnął i spojrzał na Daneta, mrugając niczym człowiek otrząsający się z sennych majaków Po czym pokręcił głową Dwaj sanitariusze z noszami wyskoczyli z karetki i puścili się biegiem w ich kierunku Ale Harlow, jeśli nie liczyć pomocy Daneta, który trzymał go pod ramię Wstał o własnych siłach i chwiejąc się, odprawił ich ruchem ręki Pomoc Daneta przyjął bez protestów, i obaj ruszyli powoli ku boksom Coronado. Wciąż oszołomiony i otępiały Harlow oraz Danet, wysoki i szczupły, z uczesanymi z przedziałkiem ciemnymi włosami, cienkim jak kreska czarnym wąsem i w okularach bez oprawek, wyglądał jak stereotyp księgowego. Choć jeśli wierzyć jego dokumentom, był dziennikarzem. U wejścia do boksów powitał ich. Mac Alpine, ubrany w poplamiony garnitur z gabardyny, trzymał w ręku gaśnicę. James Mac właściciel i szef stajni wyścigowej Coronado, był tuż po pięćdziesiątce, potężnie zbudowany o wydatnych szczękach, miał po raną głębokimi zmarszczkami twarz pod imponującą grzywą szpakowatych włosów. Za jego plecami Jacobson. Główny mechanik wraz z dwoma pomocnikami, rudymi bliźniakami Rafferty, których wszyscy nie wiadomo czemu nazywali zawsze Tweedle Dam i Tweedle Dee, nadal krzątali się wokół dymiącego wraku Coronado, a jeszcze dalej dwaj inni ludzie, odziani w białe fartuchy sanitariuszy, zajmowali się ważniejszymi sprawami. Na ziemi, wciąż ściskając notes i ołówek do zapisywania międzyczasów, leżała Mary Macalpine. Czarnowłosa, dwudziestodwuletnia córka właściciela zespołu. Sanitariusze pochylali się nad jej lewą nogą i rozcinali nogawkę czerwonych jak wino spodni, które jeszcze przed chwilą były białe. McAlpine ujął Harlowa pod ramię, specjalnie zasłaniając mu sobą widok na córkę i poprowadził go do niewielkiego pomieszczenia w głębi boksów. Jak przystało na milionera, McAlpine był nadzwyczaj zdolny, fachowy i twardy. A przy tym, co ujawniało się w takich właśnie sytuacjach, w głębi duszy wrażliwy i subtelny, choć nikt by go o to nie podejrzewał. W pomieszczeniu stała nieduża drewniana skrzynia, służąca za przenośny barek. Większą jej część zajmowała lodówka, zawierająca kilka butelek piwa i masę napojów orzeźwiających, Przeznaczonych głównie dla mechaników, wiecznie spragnionych przy pracy pod palącym słońcem. Mroziły się w niej także dwie butelki szampana. Gdyż na zdrowy rozum należało oczekiwać, że człowiek, który dokonał rzeczy prawie niemożliwej, zdobywając pięć kolejnych Grand Prix, wygra po raz szósty. Harlow uniósł wieko skrzyni, zignorował lodówkę. Wyciągnął butelkę brędy i nalał sobie pół szklanki. Szyjka butelki uderzała gwałtownie o szkło. Więcej trunku wylało się na ziemię niż trafiło do naczynia. Kierowca potrzebował obu rąk, by podnieść szklankę do ust. A jej brzeg, niczym kasta niety, wybijał o jego zęby jeszcze bardziej nierówny rytm niż butelka o szkło. Przełknął nieco alkoholu. Jednak większa część zawartości szklanki wyciekła mu końcikami ust, spłynęła po zakrwawionych policzkach i poplamiła jego biały kombinezon, nadając mu dokładnie ten sam kolor, co barwa spodni rannej dziewczyny. Harlow spojrzał zamroczonym wzrokiem na pustą szklankę, opadł na ławę i znów sięgnął po butelkę. McAlpine. Z kamienną twarzą zerknął na Daneta. W swojej karierze Harlow miał trzy poważne wypadki, przy czym w ostatnim przed dwoma laty omal nie zginął. A jednak, pomimo nieopisanego bólu, uśmiechał się, kiedy ładowano go na noszach do samolotu ratunkowego, który miał wrócić do Londynu. Jego lewa ręka z zadartym w górę kciukiem, prawą miał złamaną w dwóch miejscach. Była nieruchoma, niczym wyrzeźbiona z marmuru. Ale znacznie większy niepokój budził fakt, że poza tradycyjnym łykiem szampana po zwycięstwie Harlow nie brał alkoholu do ust. Oni wszyscy tak kończą, twierdził zawsze Macalpine. Prędzej czy później tak kończą wszyscy. Rozsądek, odwaga czy talent nie odgrywają tu żadnej roli. Tak kończą wszyscy, a ich lodowaty spokój i opanowanie są tym bardziej kruche, im bardziej stalowe. McAlpine nie stronił od pozornie paradoksalnych stwierdzeń, mimo iż garstka, ale tylko garstka, wybitnych kierowców Formuły 1 wycofała się u szczytu psychicznej i fizycznej formy, co w zasadzie obalało jego tezę. Z drugiej strony było tajemnicą Poliszella, że niektórzy czołowi kierowcy na skutek wypadków albo krańcowego wyczerpania nerwowego i psychicznego są jak puste skorupy, że pośród obecnych 24 kierowców Formuły 1 jest czterech czy pięciu, którzy nigdy więcej nie wygrają żadnego wyścigu, ponieważ nawet nie mają zamiaru próbować, a ścigają się wyłącznie po to, żeby utrzymać fasadę swojej pustej już dumy. Jednak w świadku Formuły 1 pewnych rzeczy się nie praktykuje, a zwłaszcza nie skreśla się człowieka z listy kierowców tylko dlatego, że wysiadły mu nerwy. Tak czy inaczej widok roztrzęsionej, zgarbionej postaci na ławie był smutnym świadectwem tego, że Macalpine zazwyczaj miał rację. Jeżeli ktokolwiek wspiął się na sam szczyt kariery, osiągnął i przekroczył granice ludzkiej wytrzymałości, zanim stoczył się w otchłań samozagłady i przygnębiającej świadomości ostatecznej porażki, to właśnie Johnny Harlow, złoty chłopak torów wyścigowych. Jeszcze do tego popołudnia bez wątpienia najwybitniejszy kierowca swoich czasów i, jak coraz częściej sugerowano, wszechczasów. Wyglądało jednak na to, że wola i nerwy Harloa, który bez problemu zdobył mistrzostwo w zeszłym roku i na dobrą sprawę miał niemal zapewniony tytuł tegoroczny, chociaż sezon wyścigowy był dopiero na półmetku, rozpadły się na dobre. McAlpine i Danet nie mieli wątpliwości, że zwęglona postać, która niegdyś była Izaakiem Rzetu, będzie go prześladować do końca życia. Choć z drugiej strony, już wcześniej zapowiadały ten kryzys pewne oznaki. Wyraźne dla tych, którzy mieli oczy wystarczająco otwarte. A więc dla większości kierowców i mechaników Formuły 1. Począwszy od drugiego w tym sezonie wyścigu o Grand Prix, który Harlow wygrał łatwo i przekonywująco, nieświadom faktu, że jego utalentowany młodszy brat wypadł z toru i skrócił swój bolid do jednej trzeciej, Uderzając w pień sosny z prędkością około 250 km na godzinę, trudno było nie zauważyć pewnych symptomów. Harlow, z natury niezbyt towarzyski, teraz stał się jeszcze bardziej zamknięty, jeszcze bardziej małomówny, a jeśli już się uśmiechał, co zdarzało się rzadko, był to pusty uśmiech człowieka, który nie znajduje w życiu powodów do radości. Wykazywał największą rozwagę, wręcz przesadną dbałość o bezpieczeństwo, ale zagubił gdzieś nieskazitelny styl jazdy, a właściwa mu obsesja na punkcie bezpieczeństwa malała w przerażającym tempie. Jednocześnie zaś, jakby na przekór wszystkiemu, konsekwentnie zaczął bić rekordy torów w całej Europie. Zdobywał jedno Grand Prix za drugim. Tyle tylko, że on i jego rywale płacili za to coraz większą cenę. Zaczął jeździć brawurowo, niebezpiecznie, aż w końcu wystraszył pozostałych kierowców, również twardych i zahartowanych w bojach, do tego stopnia, że zamiast walczyć z nim jak dotąd o każdy wiraż, nabrali zwyczaju zjeżdżania na bok, widząc we wstecznym lusterku, że dogania ich jasnozielone koronado. Inna sprawa, że nie zdarzało się to zbyt często, ponieważ Harlow miał nadzwyczaj prostą formułę na wygrywanie wyścigów: wyjść na czoło i tak trzymać. Od pewnego czasu coraz częściej słychać było głosy, że jego samobójcze zachowanie na torach to nie walka z rywalami, tylko z samym sobą. Coraz bardziej oczywisty, ostatnio wręcz tragicznie oczywisty. Stawał się fakt, że tej wojny Harlow nie wygra, że ta walka na śmierć i życie z zawodzącymi nerwami może zakończyć się tylko w jeden sposób: że pewnego dnia szczęście go opuści. I opuściło tak jak opuściło Aizaaka Rzetu, a Johnny Harlow na oczach całego świata przegrał swą ostatnią bitwę na torach wyścigowych Europy i Ameryki. Nie można było wykluczyć, że pojawi się jeszcze na torach, że wróci do walki. On jednak najlepiej zdawał sobie sprawę, że do walki raczej już nie stanie. Po raz trzeci sięgnął po brędy, jeszcze bardziej roztrzęsionymi rękami. Pełna przed chwilą butelka była już w jednej trzeciej pusta, ale tylko znikoma część jej zawartości trafiła do gardła. Tak niezborne były jego ruchy. Makalpain z grobową miną popatrzył na daneta, wzruszył barczystymi ramionami ni to w geście rezygnacji, ni to zrozumienia i wyjrzał z boksów. Właśnie podjechała karetka po jego córkę. Pośpieszył więc na zewnątrz. Danet zaś wziął gąbkę i kubełek z wodą i zaczął obmywać twarz Harloa. Ten sprawiał wrażenie, jakby mu to było obojętne. Trudno powiedzieć, o czym myślał. Choć w tych okolicznościach jedynie idiota mógłby mieć co do tego wątpliwości. Całą uwagę poświęcił zawartości butelki martela. Typowy okaz mężczyzny, który na gwałt szuka natychmiastowego zapomnienia. Na szczęście ani Harlow, ani McAlpine nie zauważyli stojącej tuż za drzwiami postaci, której wyraz twarzy niedwuznacznie wskazywał, że z wielką chęcią pomogłaby Harlowowi przenieść się w stan wiecznego zapomnienia. Rory, syn Makalpajna, młodzieniec o ciemnych, kręconych włosach i miłym, pogodnym usposobieniu, spoglądał na kierowcę z miną niczym chmura gradowa. Jak na kogoś, kto przez lata a nawet jeszcze przed kilkoma minutami uważał Harloa za swojego idola. Była to przedziwna reakcja. Wszystko stało się jasne, gdy Rory łypnął z podełba na karetkę pogotowia, w której leżała jego nieprzytomna, zakrwawiona siostra. Odwrócił się i znów spojrzał na Harloa. A jego oczy wyrażały nienawiść w takim stopniu, jak to jest możliwe, tylko u szesnastolatka. Komisja powołana do wyjaśnienia przyczyny wypadku, która wszczęła śledztwo niemal natychmiast, nie oskarżyła nikogo o spowodowanie katastrofy. Można się było tego spodziewać. W takich sytuacjach oficjalne werdykty prawie zawsze brzmiały tak samo. Nawet po osławionym dochodzeniu w sprawie bezprecedensowej masakry w Le Mans, kiedy to zginęło 73 widzów. A nie znaleziono winnego, mimo iż powszechnie było wówczas wiadomo, że to wyłącznie jeden, jedyny człowiek, dziś już nieżyjący, ponosił całą odpowiedzialność. Tym razem także nie oskarżono nikogo. Chociaż dwa albo trzy tysiące ludzi zgromadzonych na głównej trybunie bez wahania obarczyłoby wyłączną winą Johnego Harlowa. Jednak dowody dużo większej wagi ujawniono w małej sali. W której wykorzystywano do celów śledztwa zapis filmowy z utrwalonym momentem wypadku. Ekran był mały i brudny, ale obraz wystarczająco wyraźny, a efekty dźwiękowe aż nazbyt realistyczne i prawdziwe. Na powtórce filmu, trwał zaledwie 20 sekund, ale wyświetlano go pięć razy, widać było zbliżające się do boksów trzy samochody, śledzone od tyłu przez teleobiektyw. Harlow w swoim Coronado doganiał inny samochód. Prywatnie zgłoszone Ferrari koloru czerwonego wina, prowadzące tylko dlatego, że straciło już jedno okrążenie. Jeszcze szybciej od Harlowa, trzymając się drugiej strony toru, pędziło fabrycznie wystawione jaskrawo-czerwone Ferrari znakomitego kierowcy z Kalifornii, Isaaca Jett'u. Na prostej dwanaście cylindrów bolidu rzetu miało znaczną przewagę nad ośmioma cylindrami Harlowa i Amerykanin najwyraźniej zamierzał wyprzedzać. Wydawało się, że Harlow także zdawał sobie z tego sprawę, gdyż światła stopu jego wozu zapaliły się, jak gdyby miał zamiar lekko zwolnić i schować się za wolniejszym samochodem, kiedy rzetu będzie go wyprzedzał. O dziwo, ni stąd, ni zowąd Światła stopu zgasły, a koronado odbiło gwałtownie w bok, jak gdyby Harlow uznał, że zdąży wyprzedzić jadący przed nim samochód, zanim rzetu wyprzedzi ich obu. Jeżeli faktycznie powziął tak zupełnie niepojęty zamiar, to popełnił największy życiowy błąd, ponieważ wprowadził swój bolid dokładnie na tor jazdy rzetu. Który na tej prostej rozwijał prędkość nie mniejszą niż 300 km na godzinę I w tym ułamku sekundy nie miał nawet cienia szansy na wyhamowanie czy skręt W momencie kolizji przednie koło wozu rzetu uderzyło prostopadle w bok przedniego koła bolidu Harlowa Trzeba przyznać, że dla Harloa skutki tego zderzenia były dość poważne Coronado wpadło w niekontrolowany poślizg, ale dla żetu były katastrofalne. Nawet poprzez kakofoniczne wycie pracujących na maksymalnych obrotach silników i pisk zablokowanych kół, wybuch przedniej opony wozu żetu dał się słyszeć niczym wystrzał z karabinu i praktycznie już w tym momencie kalifornijczyk pożegnał się z życiem. Całkowicie pozbawione kontroli Ferrari, niczym bezmyślne, mechaniczne monstrum pędzące do samozagłady, wyrżnęło w zewnętrzną bandę ochronną i miotając smugi czerwonych płomieni i czarnego, oleistego dymu, odbiło się od niej, jak szalone przeleciało przez tor, uderzając tyłem w bandę po drugiej stronie, wciąż jeszcze z prędkością ponad 160 km na godzinę. Wirując wściekle w Ferrari przeleciało po torze ze 200 metrów. Przekoziołkowało dwukrotnie i zatrzymało się na wszystkich czterech kołach A Rzetu wciąż siedział uwięziony w fotelu Chociaż z całą pewnością już nie żył W tej samej chwili czerwone płomienie zmieniły się w białe Bezpośrednia wina za śmierć Rzetu nie podlegała dyskusji Ale Harlow, który w ciągu 17 miesięcy wygrał 11 wyścigów był, z definicji, i z wyników, najlepszym kierowcą na świecie. A najlepszych kierowców świata nie oskarża się o błąd w sztuce. Tego się po prostu nie robi. Całe to tragiczne wydarzenie przypisano więc działaniu siły wyższej i dyskretnie opuszczono zasłonę, dając znak, że seans dobiegł końca. Głu końca, głu końca, rozdział drugi. Skrywanie uczuć nie leży w charakterze Francuzów, zwłaszcza w chwilach pełnego relaksu i odprężenia. Nic więc dziwnego, że zwarty tłum w Clermont Ferron, tego dnia wyjątkowo spięty i nad wyraz pobudliwy, daleki był od łamania tej typowo romańskiej tradycji. Kiedy Harlow nie tyle szedł, co wlugł się ze spuszczoną głową ku boksom Coronado, widzowie w całej krasie ujawnili swoje zdolności wokalne. Ich gwizdy, wycie, posykiwanie oraz zwykłe okrzyki gniewu, którym towarzyszyło jakże galijskie wygrażanie pięściami, brzmiały równie złowieszczo, co przerażająco. Była to nie tylko nieprzyjemna scena. Wyglądało na to, że najmniejsza iskierka może wywołać zamieszki i przekształcić mściwość tłumu w prawdziwy atak na Johnego Harloa. Tego przede wszystkim obawiali się policjanci. Ale choć przysunęli się do Harloa, żeby w razie potrzeby zapewnić mu należytą ochronę, ich miny dowodziły niezbicie, że wypełniają obowiązki bez przyjemności. Sposób zaś, w jaki odwracali głowę od kierowcy, że podzielają uczucia rodaków. Kilka kroków za Harlowem w towarzystwie Daneta i Makalpajna, szedł następny mężczyzna, który najwyraźniej podzielał zdanie widzów i policjantów. Gniewnie wywijał trzymanym za pasek kaskiem. Miał na sobie identyczny kombinezon co Harlow. Nikolo Trakia był bowiem kierowcą numer dwa w zespole Coronado. Nieprzyzwoicie przystojny, miał ciemne, kręcone włosy, idealne, lśniące zęby, których żaden fabrykant pasty do zębów nie ośmieliłby się wykorzystać do celów reklamowych, oraz opaleniznę, na widok której zzieleniałby każdy ratownik. W tym momencie nie wyglądał jednak zbyt radośnie, a to dlatego, że krzywił się niemiłosiernie. Sławetne miny. Trakki były zjawiskiem pozostawiającym niezatarte wrażenie, stosowanym nieustannie i wzbudzającym czasami szacunek, czasami obawę lub zgoła strach, ale nigdy nie lekceważonym. Trakja miał nieszczególne zdanie o bliźnich i większość ludzi, a zwłaszcza pozostałych kierowców Formuły 1, uważał za opóźnione w rozwoju dzieci. Zrozumiałe więc, że obracał się w wąskim kręgu towarzyskim. Doskonale zdawał sobie sprawę, że, pomimo wybitnego talentu do kierownicy, jest jednak trochę gorszy od Harlowa. Co nie polepszało jego samopoczucia. A świadomość, że nawet największe, najbardziej rozpaczliwe wysiłki z jego strony nigdy nie zmniejszą tej minimalnej różnicy, dolewała tylko oliwy do ognia. Zwracając się teraz do Makalpajna, nawet nie starał się ściszyć głosu, co w tych warunkach i tak nie miało zresztą znaczenia, jako że Harlow nie mógł go usłyszeć poprzez wycie tłumu. Ale Trakia nie ściszyłby głosu bez względu na okoliczności. — Siła wyższa! — zaprawione goryczą niedowierzanie w jego głosie było jak najbardziej autentyczne. — Jezu Chryste! Słyszeliście, co orzekli ci kretyni? — Siła wyższa! Według mnie to zwyczajne morderstwo! O nie, chłopcze nie! McAlpine położył dłoń na ramieniu trakki, który strząsnął ją gniewnie. McAlpine westchnął. W najgorszym razie to nieumyślne spowodowanie śmierci. A nawet i to nie. Sam wiesz, ilu kierowców zginęło w ciągu ostatnich czterech lat tylko z powodu defektów maszyn. Z powodu defektów! Też coś! Trakia, któremu na chwilę zabrakło słów, wzniósł oczy do nieba z niemym wezwaniem. Rany boskie, Mac! Wszyscyśmy to widzieli na ekranie. Widzieliśmy to z pięć razy. Zdjął nogę z hamulca i wyskoczył wprost przed rzetu. Siła wyższa, jasne, 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 że to siła wyższa, bo wygrał 11 Grand Prix w ciągu 17 miesięcy, bo zdobył mistrzostwo w zeszłym roku i zanosi się na to, że w tym roku to powtórzy. Co chcesz przez to powiedzieć? Wiesz doskonale, co chcę przez to powiedzieć. Jeżeli zdejmiecie go z torów, to równie dobrze możecie zdjąć i nas wszystkich. To on jest mistrzem, nie? Więc skoro on jest taki zły. To co tu gadać o innych? My wiemy, że tak nie jest. Ale kibice? Co oni o tym wiedzą, do ciężkiej cholery? Bóg mi świadkiem, że już i tak za dużo ludzi, i to cholernie wpływowych, domaga się zlikwidowania wyścigów Formuły 1, i za dużo krajów tylko czeka na stosowny pretekst, żeby się wycofać. To dopiero byłby pretekst. Wreszcie by mieli swoją życiową szansę. Potrzebujemy takich harowów, prawda, mak? Nawet jeżeli od czasu do czasu kogoś zabiją. Zdawało mi się, że jesteście przyjaciółmi, Niki. Jasne, Mak. Jasne, że jesteśmy przyjaciółmi, ale że tu też był moim przyjacielem. Mac Alpine nie znalazł na to odpowiedzi. To też nic nie odrzekł. Wyglądało na to, że Trakia powiedział już, co miał do powiedzenia, bo zamilkł. I znów zaczął łypać z podełba. W milczeniu bezpiecznie, policyjna eskorta powiększała się z każdą chwilą, czterej mężczyźni dotarli do boksów Coronado. Nie zaszczycając nikogo spojrzeniem ani słowem, Harlow ruszył do małego pomieszczenia na tyłach. Nikt, a byli tam także Jakobson i jego dwaj pomocnicy, nie spróbował odezwać się do niego ani go zatrzymać. Nikt nawet nie bawił się, wrzucanie znaczących spojrzeń. Faktów oczywistych nie trzeba dodatkowo podkreślać. Jakobson zignorował go całkowicie i podszedł do Makalpajna. Główny mechanik, uchodzący powszechnie za geniusza, był smukłym, wysokim, silnie zbudowanym mężczyzną. Miał ciemną poraną, głębokimi zmarszczkami twarz. Sprawiającą wrażenie, jakby nie uśmiechała się już od dłuższego czasu i jakby teraz też nie zamierzała zrobić wyjątku. Harlow jest oczywiście czysty powiedział. Oczywiście? Nie rozumiem. Czyżbym musiał to panu tłumaczyć? Oskarżyć Harlowa to cofnąć ten sport o dziesięć lat za dużo milionów w to wpakowano żeby można było do tego dopuścić. Nie mam racji. Panie MacAlpine? MacAlpine spojrzał na niego z namysłem. Nie odpowiedział. Zerknął szybko na wciąż rozwścieczonego Trakie, odwrócił się i podszedł do zgruchotanego, osmalonego koronado Harlowa, które postawiono już z powrotem na kołach. Przypatrzył mu się leniwie, niemal kontemplacyjnie nachylił się nad fotelem, przekręcił niestawiającą oporu kierownicę i wyprostował się. Ha, mruknął. Tak się zastanawiam. Jakobson popatrzył na niego zimno. Jego gniewne oczy budziły nie mniejsze onieśmielenie i lęk niż miny traki. To ja przygotowywałem ten wóz, panie McAlpine. Powiedział z naciskiem. Milioner wzruszył ramionami i zamilkł na dłuższą chwilę. Wiem, Jakobson, wiem. Wiem także, że jesteś najlepszy w branży. Ale wiem i to, że siedzisz w tym fachu zbyt długo, żeby gadać bzdury. Każdy samochód może wysiąść. Ile ci to zajmie? zacząć zaraz? Tak. Cztery godziny. Rzucił Jakobson. Wziął sobie ten afront do serca. Co najwyżej sześć. McAlpine skinął głową, wziął Daneta pod rękę i ruszył do wyjścia. Lecz nagle zatrzymał się. Trakia i Rory stali na uboczu rozmawiając szeptem. McAlpine nie słyszał, o czym mówią. Ale nie musiał. Jawna wrogość malująca się na ich twarzach, kiedy spoglądali na Harloa trzymającego butelkę brendy, była dostatecznie wymowna. Szef Koronado, wciąż trzymając Daneta pod rękę, oddalił się i znów westchnął. Johnny, nie ma dziś jakoś wielu przyjaciół, zauważyłeś? Nie ma ich już od dawna. A oto, zdaje się, następny, z którym się dziś nie zaprzyjaźni. Jezu, kochany. Wzdychanie najwyraźniej weszło milionerowi w krew. Wygląda na to, że Neubauer mocno się czymś gryzie. Rzeczywiście, wszystko wskazywało na to, że mężczyzna w błękitnym kombinezonie zmierzający ku boksom mocno się czymś gryzie. No Bauer był wysoki, o bardzo jasnych włosach i typowo nordyckiej aparycji, chociaż faktycznie był Austriakiem, jako kierowca numer jeden w zespole Carriari. Nazwę firmy miał wypisaną na kombinezonie. Doskonałą postawą na torach zdobył sobie reputację księcia wyścigów i nieuchronnego następcy Harlowa. Tak jak Trakia był chłodnym, nieprzystępnym człowiekiem, nietolerującym głupoty pod żadną postacią. Tak jak Trakia, obracał się w bardzo wąskim kręgu przyjaciół i bliskich znajomych. Nie budził więc zdziwienia ani domysłów fakt, że tych dwóch mężczyzn, choć na torach byli najbardziej zażartymi rywalami, w życiu prywatnym łączyła zażyła przyjaźń. Noi Bauer z zaciśniętymi wargami i zimnym błyskiem jasnoniebieskich oczu był najwyraźniej wściekły. A jego humor nie poprawił się, kiedy McAlpine zagroził mu drogę swoim masywnym cielskiem. Nie mając wyboru, Bauer zatrzymał się. Był wprawdzie duży, ale McAlpine był większy. Zejdź mi z drogi, syknął Austriak przez zaciśnięte zęby. Milioner popatrzył na niego z łagodnym zdumieniem. Coś ty powiedział? Przepraszam, panie McAlpine. Gdzie ten syn Harlow? Zostaw go. Nie czuję się najlepiej. Za to że tu czuję się doskonale, co? Nie wiem, kim i czym jest Harlow. I mam to gdzieś. Niby czemu ten maniak miałby wyjść z tego bezkarnie? To jest maniak. Pan o tym wie? Wszyscy o tym wiemy. Dzisiaj dwa razy zepchnął mnie z drogi. Mało brakowało, a byłbym się spalił tak jak Rzetu. Ostrzegam pana, panie McAlpine. Mam zamiar zwołać posiedzenie Stowarzyszenia Kierowców Grand Prix, na którym wywalą go storów. Jesteś ostatnią osobą, która może sobie na to pozwolić, Willi. McAlpine położył obie ręce na ramionach Neubauera. Jesteś ostatnią osobą, która może czepiać się Johnego. Jeśli Harlowa zabraknie, to kto zostanie mistrzem? Najbauer gapił się na milionera. Furia częściowo zniknęła z jego twarzy. Oszołomiony spoglądał na Mcalpina z niedowierzaniem. Kiedy wreszcie odzyskał głos, zdobył się ledwie na cichy, niepewny szept. Pan uważa, że ja bym to zrobił z takiego powodu, panie McAlpine. Nie wili. Po prostu zwracam ci uwagę, że tak właśnie pomyślałaby większość ludzi. Nastąpiła dłuższa cisza, w trakcie której resztki gniewu opuściły Neubauera. To zabójca, oświadczył Austriak spokojnie. On znów kogoś zabije. Delikatnie uwolnił się od dłoni Makalpajna i wyszedł z boksów. Zamyślony Danet obserwował go zatroskanym wzrokiem. On może mieć rację, James. Fakt, że Harlow wygrał pod rząd pięć ostatnich wyścigów, ale odkąd jego brat zginął podczas Grand Prix Hiszpanii, no, sam wiesz, ma pięć kolejnych Grand Prix za pasem. A ty chcesz mi wmówić, że mu puściły nerwy? Nie wiem, co mu puściło, po prostu nie wiem. Wiem tylko tyle, że najbardziej ostrożny z kierowców zaczął jeździć tak ryzykownie i niebezpiecznie, czy. jeśli wolisz. Z tak samobójczą brawurą, że inni kierowcy zwyczajnie się go boją. Ustępują mu tylko z drogi, bo wolą żyć, niż walczyć z nim o każdy metr. Tylko dlatego on wciąż wygrywa. McAlpine spojrzał na Daneta uważnie i niespokojnie pokręcił głową. To on, McAlpine, był uznanym ekspertem, a nie Danet. Ale miał jak najlepsze mniemanie o swoim przyjacielu i jego opiniach. Danet był niebywale bystrym, zdolnym i inteligentnym dziennikarzem, naprawdę dużej klasy, który z komentatora politycznego przerzucił się na sport, a to z tej prostej przyczyny, że polityka jest najnudniejszą rzeczą pod słońcem. Nikt nie podważał słuszności jego rozumowania. Przenikliwość i godny podziwu dar spostrzegawczości i logicznego analizowania, które wcześniej czyniły z niego tak groźną postać na scenie Westminsteru. Danet bez trudu i z dużym sukcesem przeniósł się na tory wyścigowe. Jako stały korespondent brytyjskiego dziennika o zasięgu ogólnokrajowym i dwóch czasopism motoryzacyjnych brytyjskiego i amerykańskiego, Choć jako wolny strzelec zadziwiająco dużo dorabiał na boku, szybko wyrobił sobie markę jednego z nielicznych, rzeczywiście najwybitniejszych dziennikarzy, zajmujących się wyścigami samochodowymi. Dokonanie tego w ciągu nieco ponad dwóch lat było, powiedzmy szczerze, wybitnym osiągnięciem. W rezultacie Danet wzbudził swoim sukcesem zazdrość i niezadowolenie. Żeby nie rzec, jawny gniew. Sporej gromadki mniej uzdolnionych kolegów po piórze. Ich niepochlebnego zdania o nim nie poprawiał fakt, że, jak to cierpko określali, niczym pijawka przyssał się na stałe do zespołu Coronado. Wprawdzie żadne pisane czy niepisane prawa nie ograniczały możliwości takiej współpracy, jako że dotychczas żaden niezależny dziennikarz niczego podobnego nie próbował. Ale teraz, gdy stało się to faktem. Koledzy Daneta po piórze narzekali i twierdzili, że tak się nie robi. Do jego obowiązków, jak utrzymywali, należało uczciwe i bezstronne pisanie o wszystkich zespołach i wszystkich kierowcach Formuły 1. A ich oburzenie bynajmniej nie malało, kiedy wykazywał im rzeczowo i z niedoścignioną celnością, że to właśnie robi. W rzeczywistości zaś. Bolało ich to, że Danet miał prywatne dojście do zespołu Coronado, wówczas najszybciej rozkwitającej i okrytej największą chwałą firmy związanej z Formułą 1. Nie da się jednak ukryć, że artykuły, które napisał częściowo o zespole, ale przede wszystkim o Harlowie, złożyłyby się na całkiem opasłe tomisko. W dodatku sprawy komplikowało wydanie książki, przy pisaniu której. Współpracował z Harlowem. Obawiam się, że masz rację, Alexis. Przyznał McAlpine. Właściwie to wiem, że masz rację. Ale nawet przed samym sobą nie chcę się do tego przyznać. Wszyscy się go boją. Nawet ja. A teraz jeszcze to. Popatrzyli na drugą stronę boksów, gdzie Harlow siedział na ławie. Nie zważając na to, czy ktoś go obserwuje, czy nie, nalał sobie pół szklanki brandy z butelki, która w zawrotnym tempie traciła zawartość. Nawet z zamkniętymi oczami można było stwierdzić, że jego ręce wciąż drżą. Wprawdzie zgiełk protestów publiczności stopniowo malał, lecz nadal jeszcze utrudniał normalną rozmowę. A mimo to wyraźnie było słychać Przypominający kastaniety dźwięk szkła uderzającego o szkło. Harlow szybko pociągnął ze szklanki, oparł łokcie na kolanach i bez zmrużenia oka wpatrywał się pustym wzrokiem w szczątki swojego bolidu. A zaledwie dwa miesiące temu nie wiedział jeszcze, co to alkohol, powiedział Danet. Co masz zamiar zrobić, James? Teraz? McAlpine uśmiechnął się lekko. Chcę odwiedzić Mary. Mam nadzieję, że już mnie do niej wpuszczą. Z kamienną twarzą obrzucił wzrokiem boksy, harloa podnoszącego szklankę do ust, rudych bliźniaków rafferty, na oko równie markotnych co danet oraz Jakobsona, Trakie i Roriego, zerkających z podobnym wyrazem oczu w tym samym kierunku, po czym westchnął po raz ostatni i odszedł ciężkim krokiem. Mary McAlpine miała 22 lata, jasną cerę pomimo częstego przebywania na słońcu, wielkie brązowe oczy, błyszczące, zaczesane do tyłu włosy ciemne jak noc oraz najbardziej czarujący uśmiech, jaki kiedykolwiek zaszczycał tory wyścigowe. Nie starała się, żeby jej uśmiech był czarujący. Po prostu nie miała na to wpływu. Wszyscy w zespole, nawet małomówny, choleryczny Jakobson, kochali się w niej w ten czy inny sposób, nie licząc grona wielbicieli spoza zespołu. Mary dostrzegała to i przyjmowała zgodną podziwu pewnością siebie, ale bez rozbawienia czy protekcjonalności. Protekcjonalność była całkowicie obca jej naturze. W każdym razie uważała okazywane jej względy za naturalne odwzajemnianie względów, jakie okazywała innym. Pomimo młodego wieku, Mary McAlpine miała niezwykle trzeźwy i bystry umysł. Leżąc na łóżku szpitalnym w nieskazitelnie czystym, bezdusznie aseptycznym pokoju, Mary McAlpine wyglądała tego dnia jeszcze młodziej niż zwykle. Robiła wrażenie poważnie chorej. I bezsprzecznie była chora. Nienaturalna biel powlekała jej i tak bladą cerę, a wielkie brązowe oczy, które otwierała tylko na krótko, a i to niechętnie, były zamglone z bólu. Ten sam ból odbijał się w oczach makalpajna, kiedy spoglądał na córkę. Na jej unieruchomioną łupkami i grubo zabandażowaną lewą nogę spoczywającą na prześcieradle. Ojciec nachylił się i pocałował córkę w czoło. Śpij dobrze, kochanie. Powiedział. Dobranoc. Spróbowała się uśmiechnąć. Po tych wszystkich pigułkach, które połknęłam. Zasnę na pewno. Aha, to? Tak, kochanie. To nie była wina John'ego. Ja wiem, że nie. To samochód. Wiem o tym na pewno. Właśnie to sprawdzamy. Jakobson rozbiera wóz. Przekonacie się. Poprosisz John'ego, żeby do mnie zajrzał? Nie dziś, skarbie. Obawiam się, że nie jest z nim najlepiej. On... on... nie... nie, nie. Szok. Makalpain uśmiechnął się. Dostał te same pigułki, co ty. Johnny Harlow? W szoku? Nie wierzę. Miał trzy wypadki, w których oma nie zginął i ani razu. To na twój widok, ścisnął jej dłoń. Wpadnę tu jeszcze wieczorem. Wyszedł z pokoju i ruszył do izby przyjęć. Jakiś lekarz rozmawiał tam z siedzącą przy biurku pielęgniarką. Miał szpakowate włosy, zmęczone oczy i twarz arystokraty. Czy to pan opiekuje się moją córką? zapytał szef Coronado. Pan McAlpine? Tak ja. E, jestem doktor Szole Wygląda na to, że jest poważnie chora. Nie, panie McAlpine, niech się pan nie obawia. To wpływ środków znieczulających. Wie pan, na ból. Rozumiem. Jak długo pozostań? Dwa tygodnie. Może trzy, nie więcej. Jedno pytanie, doktorze Cholet. Dlaczego nie trzyma nogi na wyciągu? Odnoszę wrażenie, panie McAlpine, że pan nie obawia się prawdy. Dlaczego nie trzyma nogi na wyciągu? Wyciąg stosuje się przy złamaniach kości, proszę pana. Niestety, kostka lewej nogi pańskiej córki. Nie jest po prostu złamana. Jest, jak wy to mówicie po angielsku, zdrużgotana. E, tak, to chyba właściwe słowo. Zdrużgotana bez szans na wyleczenie. To, co zostało z kości, trzeba będzie stopić. Czyli że. Nigdy więcej nie zegnie nogi w kostce? Upewnił się milioner. Szole pochylił głowę. Trwałe kalectwo? Na całe życie? Może pan zasięgnąć dodatkowej porady, rzecz jasna. U najlepszego specjalisty ortopedy w Paryżu. Ma pan prawo. Nie. To niepotrzebne. Prawda jest oczywista, doktorze Szole. Trzeba się godzić z faktami. Jest mi naprawdę przykro, proszę pana. To urocze dziecko, a, ale ja jestem tylko chirurgiem. Cuda. Nie, nie ma cudów. Dziękuję doktorze. Jest pan bardzo uprzejmy. Wrócę za jakieś, powiedzmy, dwie godziny. Lepiej nie. Będzie spała co najmniej przez 12 godzin, może nawet 16. McAlpine skinął głową i wyszedł. Danet odsunął talerz z nietkniętym jedzeniem, spojrzał na równie nietknięty talerz McAlpina, a potem na swojego przyjaciela pogrążonego w zadumie. Nie wydaje mi się, żebyśmy byli tacy twardzi, jak nam się zdawało, James. Zagaił. Starość, Alexis. To zaskakuje każdego. Tak, i to jak widać z nienacka. Danet przysunął sobie talerz, przyjrzał mu się z żalem i znów go odstawił. Cóż, sądzę, że w każdym razie lepsze to niż amputacja. Właśnie, o to chodzi. McAlpine odsunął krzesło. Chyba się przejdę, Alexis. Na apetyt? Nie poskutkuje. Przynajmniej w moim wypadku. W moim też nie. Ale pomyślałem, że warto sprawdzić, czy Jakobson znalazł coś ciekawego. Garaż był niezwykle długi, niski, silnie oświetlony, zwisającymi z sufitu reflektorami i, jak na garaż, nadzwyczaj czysty i schludny. Dach przebijały liczne świetliki. Kiedy drzwi garażu, Otworzyły się ze zgrzytem. Jakobson stał w drugim końcu pomieszczenia, pochylony nad zrujnowanym koronado Harlowa. Wyprostował się, skwitował obecność McAlpine'a i Daneta niedbałym machnięciem ręki i wrócił do oględzin samochodu. Danet zamknął drzwi. Gdzie reszta mechaników? zapytał spokojnie. Powinieneś już wiedzieć, że Jakobson zawsze pracuje sam nad wozami po wypadkach, powiedział McAlpine. Nasz Jakobson ma wyjątkowo kiepskie zdanie o innych mechanikach. Twierdzi, że albo przegapiają dowody, albo je zacierają przez nieudolność. Dwaj mężczyźni podeszli bliżej i w milczeniu przyglądali się, jak Jakobson zaciska złącze przewodu hamulców hydraulicznych. Ale nie byli jedynymi widzami. Dokładnie nad nimi, w otwartym świetliku, silne lampy garażu odbijały się na czymś metalicznym. Była to ośmiomilimetrowa kamera, trzymana w nadzwyczaj pewnych rękach w rękach Johnego Harlowa. Twarz kierowcy była równie kamienna jak jego ręce zawzięta i zastygła, lecz zarazem czujna. Harlow był absolutnie trzeźwy. Jak? Zapytał McAlpine. Jakobson wyprostował się i delikatnie pomasował obolałe plecy. Nic. Kompletnie nic. Zawieszenie, hamulce, silnik, przekładnia opony, układ kierowniczy. Wszystko gra. Ale układ kierowniczy ścięty w wyniku zderzenia. Nic innego nie wchodzi w rachubę. Kiedy Harlow zajechał drogę, że tu układ kierowniczy wciąż jeszcze był sprawny. Nie powie mi pan chyba, panie Macalpine, że wysiadł akurat w tej sekundzie. Przypadki przypadkami, ale to już by była przesada. A więc wciąż błądzimy po omacku, spytał Danet. Ja nie. Dla mnie wszystko jest jasne jak słońce. Najstarsza przyczyna w tym fachu. Błąd kierowcy. Błąd kierowcy. Danet pokręcił głową. Johnny Harlow nigdy w życiu nie popełnił błędu za kierownicą. Jakobson uśmiechnął się z jadem w oczach. Chciałbym usłyszeć, co ma do powiedzenia na ten temat duch, że Tracimy tylko czas, przerwał im McAlpine. Chodź, Jakobson, wracamy do hotelu. Nawet jeszcze nie jadłeś. Spojrzał na Daneta. Szklaneczka w barze na dobry sen, a potem zajrzymy do John'ego. Szkoda zachodu, wtrącił Jakobson. Będziesz sztywny. McAlpine popatrzył na mechanika w zamyśleniu i po dłuższej chwili oświadczył powoli. On wciąż jest. Mistrzem świata. W Coronado. Nadal jest kierowcą numer jeden. Więc tak się rzeczy mają. A chciałbyś, żeby było inaczej? Jakobson podszedł do zlewu i zaczął myć ręce. Nie odwracając się rzucił. To pan tu jest szefem. McAlpine nie odpowiedział. Jakobson wytarł ręce i we trzech w milczeniu wyszli z garażu, Zamykając za sobą ciężkie metalowe drzwi, tylko czubek głowy Harlowa i grzbiet jego dłoni wystawały z nadszczytowej belki spadzistego dachu, kiedy obserwował trzech mężczyzn wychodzących na jasno oświetloną ulicę. Zaledwie skręcili za ruki i zniknęli z widoku, Sunął się ostrożnie, opuścił przez świetlik do środka garażu. I wisiał przez chwilę na rękach, aż namacał stopami metalową poziomą belkę. Rozluźnił uchwyt na obramowaniu świetlika, ryzykownie zabalansował na belce, z zewnętrznej kieszeni wyciągnął małą latarkę. Jakobson zgasił światła przed wyjściem i skierował ją w dół. Betonowa podłoga była trzy metry niżej. Pochylił się, objął belkę rękami, Opuścił się na wyciągniętych ramionach i rozluźnił uchwyt. Wylądował lekko i swobodnie. Ruszył do drzwi, zapalił wszystkie światła i podszedł wprost do Coronado. Na ramieniu miał zawieszone dwa aparaty: ośmiomilimetrową kamerę i miniaturowy aparat fotograficzny z wbudowanym fleszem znalazł brudną szmatę i wytarł nią część prawego zawieszenia, przewód paliwa, drążki kierownicze i jeden z gaźników w komorze silnika. Korzystając z lampy błyskowej, kilkakrotnie sfotografował każdą z tych części. Znowu wziął szmatę, umazał ją w mieszaninie oleju i kurzu z podłogi, szybko zasmarował sfotografowane części i wrzucił szmatę do metalowej puszki, przeznaczonej do tego celu. Podszedł do drzwi i szarpnął za klamkę. Bezskutecznie. Drzwi były zamknięte od zewnątrz. A masywna konstrukcja wykluczała możliwość sforsowania ich na siłę. Tym bardziej, że pozostawienie śladów swojej wizyty było ostatnią rzeczą, o jakiej marzył. Rozejrzał się szybko po garażu. Z lewej strony zobaczył lekką drewnianą drabinę zawieszoną na dwóch wystających ze ściany podpórkach. Niewątpliwie używano jej do czyszczenia licznych szyb w świetlikach. Nieopodal w kącie garażu leżał brudny zwój liny holowniczej. Harlow zdjął drabinę ze ściany, przywiązał linę do górnego szczebla i oparł ją o metalową belkę. Wrócił do drzwi i zgasił światło, po czym z zapaloną latarką w ręku wszedł na drabinę i usiadł okrakiem na belce trzymając oba końce liny manewrował nimi z mozołem aż wreszcie nie bez trudności udało mu się zawiesić drabinę na ścianie następnie odczepił linę zwinął i rzucił w kąt tam gdzie leżała przedtem chwiejąc się niebezpiecznie stanął wyprostowany na belce wysunął głowę i ramiona przez świetlik podciągnął się i zniknął w ciemnościach nocy makalpań i danet Siedzieli samotnie przy stoliku w opustoszałym barze. Milczeli, kiedy barman stawiał przed nimi dwie whisky. Po odejściu barmana, McAlpine uniósł szklankę i uśmiechnął się niewesoło. I tak oto dobiega końca udany dzień. Boże, jaki jestem zmordowany. A więc podjąłeś decyzję? James? Harlow startuje dalej. Dzięki Jakobsonowi. Nie zostawił mi raczej wyboru, przyznasz. Harlow biegł jasno oświetloną ulicą, lecz nagle zatrzymał się raptownie. Ulica była całkiem wyrudniona, jeśli nie liczyć dwóch wysokich mężczyzn zmierzających w jego stronę. Zawahał się, rozejrzał szybko i wcisnął w głęboko cofniętą bramę sklepu. Stał tam bez ruchu. Kiedy obaj mężczyźni go mijali. Byli to Nikolo Trakia, jego kolega z zespołu, oraz Willi Nojbauer, pogrążeni w cichej, acz burzliwej rozmowie. Żaden z nich go nie dostrzegł. Poszli dalej. Harlow wynurzył się z wnęki, ostrożnie rozejrzał dookoła, poczekał, aż oddalające się plecy Traki i Nojbauera znikną za rogiem. I znowu puścił się biegiem. McAlpine i Danet opróżnili szklanki. Szef Coronado zerknął na przyjaciela pytająco. Trudno, powiedział dziennikarz. Kiedyś chyba musimy stawić mu czoło. Pewnie tak, przyznał McAlpine. Obaj wstali, skinęli głowami barmanowi i wyszli. Harlow szybkim krokiem przeszedł na drugą stronę jezdni i ruszył w kierunku jasnego neonu nad wejściem do hotelu. Zamiast skorzystać z głównego wejścia, wszedł w boczną alejkę, skręcił w prawo i zaczął się wspinać po drabince przeciwpożarowej. Wdrapywał się pewnie jak górska kozica po dwa stopnie naraz, ani na moment nie tracąc równowagi. Jego beznamiętna twarz nie wyrażała żadnych uczuć i tylko trzeźwe, spokojne oczy zdradzały, że myśli intensywnie. Była to twarz zdeterminowanego człowieka, który doskonale wie, co robi. McAlpine i Danet stali przed drzwiami pokoju numer 412. Na twarzy milionera malowała się przedziwna mieszanina gniewu i zatroskania. Za to jego towarzysz Wydawał się cudownie beztroski. Możliwe zresztą, że była to pozorna beztroska, jako że Danet swoje prawdziwe uczucia zazwyczaj skrywał pod płaszczykiem pozorów. McAlpine bębnił głośno w drzwi, bez skutku. Szef Coronado spojrzał z furią na posiniaczone kostki. Zerknął na Daneta i ponowił atak na drzwi. Dziennikarz stał z kamienną twarzą, powstrzymując się od komentarza. Harlow dotarł tymczasem do platformy drabinki przeciwpożarowej na czwartym piętrze. Pokonał barierkę, skoczył w stronę najbliższego otwartego okna. Zdrów i cały przedostał się na parapet i wszedł do środka. Znalazł się w małym pokoju. Na podłodze leżała walizka, a jej zawartość walała się bezładnie dookoła. Lampa na nocnym stoliku oświetlała mizernym światłem pomieszczenie i do połowy opróżnioną butelkę whisky. Zamknął okno przy akompaniamencie gwałtownego bębnienia i łomotania w drzwi. Gniewny głos makalpajna docierał głośno i wyraźnie: Otwieraj, Johnny! Otwieraj, bo wywalę te cholerne drzwi! Harlow schował aparat fotograficzny i kamerę pod łóżko. Ściągnął czarną skórzaną kurtkę i czarny golf i wrzucił je w ślad za kamerą. Wypił szybko łyk whisky, skropił nią dłonie i przetarł twarz. Drzwi otworzyły się z trzaskiem, ukazując wyciągniętą nogę McAlpina, którego pięta najwyraźniej weszła w kontakt z zamkiem. McAlpine i Danet wpadli do środka i stanęli jak wryci. Harlow w koszuli spodniach i butach leżał rozwalony na łóżku, niczym pogrążony w śpiączce. Jego prawa ręka zaciśnięta na szyjce butelki whisky zwisała bezwładnie. Z niedowierzaniem na pochmurnej twarzy MacAlpine zbliżył się do łóżka, pochylił nad Harlowem, z odrazą pociągnął nosem i wyjął butelkę z bezwładnej dłoni. Zerknął na Daneta, który odwzajemnił jego beznamiętne spojrzenie. Największy kierowca świata, powiedział McAlpine. Widzisz, James, tam to mówiłeś. Oni wszyscy tak kończą, pamiętasz? Prędzej czy później, tak kończą wszyscy. Ale Johnny Hallow? Nawet Johnny Hallow. McAlpine pokiwał głową. Obaj mężczyźni odwrócili się i wyszli z pokoju, zamykając za sobą wyłamane drzwi. Harlow otworzył oczy, w zamyśleniu potarł brodę i powąchał grzbiet dłoni. Z niesmakiem zmarszczył nos. To był bezpłatny fragment. Po więcej, zapraszamy do aplikacji audioteki. Oh. <laughs>